Witam. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak zrobić zdjęcie kamerą otworkową. Na początek dobrze wybrać jakiś motyw, dobrze oświetlony, w miarę kontrastowy. Na początku lepiej nie robić zdjęć w cieniu bądź w pomieszczeniach, bo wychodzą bardzo długie czasy. Dodatkowo jeszcze występuje coś takiego jak efekt Schwarzschilda, ale o tym to nie będziemy teraz mówić. Znajdujemy się przed klasztorem Franciszkanów w Zakliczynie i spróbujemy tutaj znaleźć jakiś motyw do sfotografowania go kamerą otworkową. Na początku najlepiej szukać motywów, które są dobrze oświetlone takim ostrym światłem słonecznym, ale też jakieś elementy cienia mogą się znajdować w kadrze. Tak, żeby był jakiś kontrast, żeby te zdjęcia nie były zbyt płaskie. Ważne też jest, żeby obiekty, które będziemy fotografować, były nieruchome, gdyż czas naświetlania, który jest potrzebny do naświetlenia takiego zdjęcia, jest dosyć długi i ruchome obiekty byłyby rozmazane. Fajnie wygląda, kiedy jest na przykład statyczny obiekt połączony z jakimś ruchomym obiektem, to jak na przykład poruszające się liście na drzewach przy jakimś detalu architektonicznym. A więc idziemy poszukać odpowiedniego motywu. Myślę, że ten obiekt będzie dobry. Jest dużo światła, jest trochę cienia. Kontrasty bardzo fajne. Teraz muszę ustawić kamerę odpowiednio. Nie wiem, jaki kąt widzenia ma ta kamera. Dowiem się dopiero po pierwszym wywołaniu, pierwszego negatywu, o ile wyjdzie oczywiście. Ale zakładam, że dość szeroki kąt będzie, więc muszę potraktować to pudełko jako aparat szerokokątny. Jak wycelować w ogóle w taki obiekt? No, trzeba postawić gdzieś w jakimś miejscu tą kamerę, to pudełko, w takim, żeby ono było stabilne, żeby się nie poruszało, bo co z tego, że obiekt jest nieruchomy, jeżeli wiatr poruszy nam pudełko. Żeby aparat nie stał na ziemi, można posłużyć się statywem fotograficznym. Wiadomo, że to pudełko nie ma mocowania, więc można go trochę przymocować taśmą, żeby wiatr nie poruszył w trakcie naświetlania. Można też kamieniem przycisnąć, jakimś patykiem. Musimy o tym pamiętać, żeby kamera była stabilna. Jeżeli chodzi o wycelowanie w obiekt, no to już jest kwestia intuicji. Widzimy, że linie pudełka, jeżeli są w pionie, pokrywają się z tymi liniami, które tutaj są na kapliczce. Nie wiem, jaka jest średnica otworka, więc czas naświetlania muszę ustalić eksperymentalnie. Najlepiej zrobić kilka zdjęć w tym samym miejscu, przy tym samym ustawieniu kamery, przy takim samym świetle. Zacznę od czasu 15 sekund. Musimy pamiętać o tym, że wybierając się na zdjęcia, musimy mieć ze sobą jakieś urządzenie, które będzie odmierzać czas. No, w tym wypadku najlepszy jest stoper w telefonie komórkowym. A więc otwieram szybciutko i włączam stoper. Żeby ułatwić sobie kolejne naświetlania kamerą otworkową, można użyć aparatu cyfrowego i zrobić zdjęcie przy tych warunkach mniej więcej z tego samego miejsca, po to, żeby później
wiedzieć, że przy takich warunkach oświetleniowych naświetlamy tyle czasu, jeżeli to zdjęcie, które zrobiliśmy teraz, wyjdzie dobrze. Ja robię to tak. Ustawiam czułość 100 w aparacie, przysłonę 8, celuję i czasem, kołem czasów, ustalam prawidłową ekspozycję. Parametry ekspozycji, które tutaj wyszły, to jest przysłona 8, tak jak mówiłem wcześniej, ISO 100, a czas 1,250. Więc wiem, że jeżeli to zdjęcie wywołam w ciemni i będzie dobrze naświetlone, to wiem, że przy takich warunkach, przy takich parametrach muszę naświetlać 15 sekund. Jeżeli będą te warunki, jeżeli to zdjęcie będzie źle naświetlone, no to wiem, że należy albo ująć, albo dodać, w zależności czy zdjęcie jest prześwietlone, czy jest niedoświetlone. Jedno zdjęcie już naświetlone. Teraz, tak jak kiedyś już mówiłem, możemy w terenie zmienić papier przy pomocy takiego rękawa. Wkładam pudełko do rękawa, zasuwam szczelnie. Mam wszystko gotowe. Może się teraz inaczej troszkę ustawię. Dobra, i zakrywam już dekiel. Operacje są zrobione prawidłowo, czy wszystkie pudełka są zamknięte szczelnie. No i mam następny papier załadowany i mogę robić kolejne zdjęcie. Jesteśmy w kolejnym miejscu. Spróbujemy tutaj sfotografować kamerą otworkową motyw, w którym jest zarówno statyczny obiekt, jak i ruchomy. Tym razem nie użyję statywu. Położę aparat na ziemi i zabezpieczę go przed poruszeniem, przyciskając go na przykład jakimś kamieniem. Wydłużymy trochę czas, bo tutaj już światłomierz pokazuje 1,125 przy tych stałych parametrach, czyli przysłonie 8 i czułości ISO 100. I następne zdjęcie zrobione. Jesteśmy w zamku melsztyńskim, gdzie obecnie trwa remont, więc nie można wejść do środka, ale spróbuję zrobić tutaj zdjęcie. Tu wspomogę się statywem i teraz muszę znów wycelować w obiekt. I mamy minutę. Zamykam. To na tyle w tym odcinku i spotkamy się następnym razem w ciemni.